Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj dwa piwa, które przywiozłem z Ameryki. Głównie dlatego, że to piwo mi bardzo zasmakowało, już je piłem. Podczas Beer Bloggers Conference, podczas party w jednym z pokoi, bloger z Minnesoty, Dan Beaubien, przyniósł to piwo, bardzo mi zasmakowało. On powiedział, mam jeszcze jedną puszkę, także na pewno ci dam do Polski, żebyś sobie zabrał. I przy okazji dał mi też to. I wyszła taka ciekawa sytuacja. To są dwa totalnie różne piwa, ale łączy je kilka rzeczy, a pewne rzeczy są jakby w kontraście i pomyślałem, że bardzo fajnie będzie je porównać. Więc tytuł tego filmu brzmi, czy Minnesota umie w krafty? Minnesota to jest taki stan, najbardziej na północ wysunięty stan Ameryki, Stanów Zjednoczonych, poza Alaską, graniczący z Kanadą, graniczący z Illinois, czyli niedaleko Chicago. Stolicą jest St. Paul, chociaż największym miastem chyba jest Minneapolis. No i to jest Hazy IPA, czy właściwie New England IPA. Oni nazywają po prostu Double IPA. Double IPA, Blissful Ignorance, czyli błogosławiona ignorancja, błogosławiona niewiedza. Wiecie, takie lepiej nie wiedzieć, nie? Lepiej nie wiedzieć, jak się robi politykę i parówki. Lepiej nie wiedzieć, czy używali do tego aromatów, czy tylko samego chmielu. Ale jest to Double New England IPA, chociaż oni tutaj nigdzie New England nie napisali. Dlaczego? Dlatego, że są z Minnesoty, więc nie będą pisać New England. Minnesota to w ogóle mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tym, z Brandonem Walshem z Beverly Hills 90210, bo oni przyjechali do Kalifornii z Minnesoty. I on miał taką ksywę chyba w pierwszej serii Minnesota. Tak poza tym z niczym mi się nie kojarzy. No chyba Fargo jest też w Minnesocie, tak? Akcja się rozgrywa, no bo skoro Minneapolis, to chyba gdzieś tam. No i drugie piwo to jest z browaru Summit, właśnie z St. Paul, bo Blissful Ignorance jest z browaru Lupulin Brewing z Big Lake. Big Lake w Minnesocie. Natomiast tutaj mamy Keller Pilsa, czyli Keller Pils. Keller Pils, czyli mętny, niefiltrowany pils. Typowo niemiecki styl. I teraz tak. Tu mamy styl, który się narodził kilka lat temu. Tu mamy coś, co się narodziło w zasadzie, można powiedzieć, na samym początku pilsów, czyli niefiltrowane pilsy. No kiedyś po prostu nie filtrowano. Z niemieckiej tradycji. Tak naprawdę, jak popatrzymy na craft, to de facto ta moda na lagery, na pilsy w amerykańskim krafcie narodziła się niemalże równocześnie z modą na Hazy IPA, więc można powiedzieć, że to jest w ogóle takie dwa najbardziej hot, chociaż może już nie takie najbardziej hot, no ale powiedzmy dwa hot trendy ostatnich lat, ostatnich dwóch lat powiedzmy. Oczywiście zaczynamy od Keller Pilsa z Summita. Ciekawostka, piwo jest w top chyba na szóstym miejscu wśród Keller Pilsów według Ratebeera. Zawiera 5,1% alkoholu. No i oni tu się chwalą, że jest niefiltrowanym German Style Pilsem i Toasted Malt and Floral Hops, czyli taki opiekany słód i kwiatowe chmiele. Z tym opiekanym słonem to tak nie jestem do końca przekonany, no ale dobra, powiedzmy. Z tego, co wyczytałem na stronie, chmielony tentnangiem i hylmelon, czyli z jednej strony tradycyjnym chmielem, z drugiej nowofalowym. No to spróbujmy tego Keller Pilsa. Jak widzicie, oba w puszkach, co ma swoje plusy, dlatego, że mniej waży w bagażu. No, mało mętny jest, mało kelerowy. Może powinienem zamieszać bardziej nim. Może coś wleci. No nie, dość bym powiedział klarowny. No i jest takie minimalne zmętnienie. No ale powiem wam, czyściutko.
Czyściutko. Bardzo często w tych kellerpilsach niemieckich, oczywiście nie puszkowanych, tylko lanych w lokalach, albo jest DMS, albo jest siarka. Często taka kanalizacyjna, ostra siarka, wręcz jest wpisana ona w profil kellerpilsa, że ma prawo być. Tutaj jest czyściutko. Przyjemne, takie herbatnikowo-biszkoptowe, ale bardzo mało intensywne nuty. Chmiel, no może jest, ale nie jakiś nachalny. No goryczka konkret, już w pierwszym łyku. Tego w Niemczech nie znajdziecie. Konkret goryczka. Jednocześnie rzeczywiście ona jest taka ziołowa, kwiatowa być może, bardziej ziołowa. Nie jakaś grejpfrutowa, tropikalna. No, bardzo czysto. Tylko mało keller. Już pomijam, że nie jest keller w tych takich negatywnych rzeczach, czyli właśnie osa, czyli DMS czy siarka, ale jest też no, mega klarowne. Ale jeżeli chodzi o pils bez keller, bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry. No naprawdę, powiem Wam, takich pilsów w Polsce za wiele nie ma. Może z 5 bym znalazł porównywalnych. No i Blissful Ignorance. Tutaj mamy bardzo ładną taką przekrój przez szyszkę chmielową, która tutaj ma właśnie te drobinki lupuliny, czyli tego takiego proszku, który zawiera najwięcej aromatu chmielowego. Mamy tutaj Independent Seal, czyli znaczek pokazujący, że jest to browar niezależny. 70 IBU, 9% alkoholu, Blissful Ignorance. To podwójne IPA naładowane falami z najbardziej soczystych odmian chmielu dostępnych, czyli Citra, Mozaik i Columbus, zmieszanych to, razem. No z tym Columbusem to bym nie przesadzał, że on taki juicy. Intentionally left hazy, czyli świadomie pozostawiony mętnym, żeby stworzyć takie kremowe odczucie w ustach, przepraszam, nie kremowe, a miękkie odczucie w ustach i podkreślić wspaniały chmielowy smak. Polecane szkło tulip. No spróbujmy, bardzo ładna puszka, bardzo mi się podoba, bardzo, naprawdę. Tą zabełtałem przed... ale pachnie, no, pachnie chmielem. Pachnie chmielem i to takim wręcz no, z paczki otwartej świeżo. Dobrze, dobrze pachnie. Jest mętne, bardzo mocno zmętnione. Tak jak powiedziałem, zabełtałem je jakąś godzinkę temu przed włożeniem do lodówki jeszcze. Zmętnienie jak w wajcenie. Może też za mocno zabełtałem. Znaczy pewnie by się ustało, ale też nie o to nam chyba chodzi. No, pachnie mega. Pojawiają się takie nuty mozaikowe, czyli taki trochę melon, białe wino. Mam wrażenie, że też liście czarnej porzeczki, czyli takie nuty ocierające się o koci mocz, ale w dobrym sensie, w dobrym tego słowa znaczeniu, jeśli tak można to powiedzieć. No słuchajcie, ja jestem wielkim miłośnikiem piw niskoalkoholowych, takich 2-3%, ale prawda jest taka, że te najlepsze hazy New Englandy, no to one są niestety mocno alkoholowe. Tu jest 9%, totalnie tego nie czuć. Może troszkę goryczka ma charakter taki, ona jest niska w ogóle i krótka. Może ta goryczka ma trochę charakter taki alkoholowy, ale no, nigdy bym nie powiedział, że to jest 9.
Jest mega soczkowe, mega gładkie, mega juicy. Także mimo, że ani Summit, ani Lupulin Brewing to nie są najlepsze browary z Minnesoty, bo najlepiej wypada tam w tych ratingach Shirley, nie wiem jak to wymawiać, Brewing, to Lupulin jest tam gdzieś tam w topie. To naprawdę te dwa piwa są naprawdę klasy światowej. Pils bardzo dobry, nikt by go się nie powstydził. No jedynie można mieć wątpliwości co do tego, na ile on jest keller. Ale bardzo czysty, ani diacetylu, ani siarki, ani DMS-u, nic. Czyściutki, delikatny aromat słodu pilzneńskiego. Nie wiem, gdzie tu jest ten toasted malt tak naprawdę, tego opiekanego, bo on jest bardzo jasne i bardzo takie, no nie, po prostu German Pils. O, jest troszeczkę siareczki, ale takiej przyjemnej, niemieckiej właśnie, takiej zapałczanej, nie kanalizacyjnej. No świetne piwo, naprawdę. W smaku trochę tych takich biszkoptowości słodowej, ale jednocześnie wytrawne, konkret goryczka. Naprawdę, bardzo, bardzo dobry pils. No i tu bardzo dobrze ukryty alkohol. Mocno chmielowe, delikatnie alkoholowe po przełknięciu, bardzo gładkie, jest goryczka, nie taka aż strasznie niska. No, powiem Wam, tak, o ile dobre New Englandy w Polsce powstają, to tak dobrego Double IPA, Double Hazy, Nie piłem tak dobrego Double Hazy. Właściwie w Stanach najlepsze te New Englandy, które po prostu wyrywają z butów, to są właśnie Double IPA. U nas jeszcze nie piłem takiego dobrego. One u nas albo są przegięte, albo są za słodkie, albo są za alkoholowe. Tutaj jest to wszystko ten. Czyli Minnesota umie w krafty. Kiedyś będzie trzeba odwiedzić. Dzięki Dan. Thank you, Dan, for your gift. Great beers. Wasze zdrowie.